zapytamy dzisiaj Ostrudzian, jakie są zalety i wady posiadania rodzeństwa. Zapraszamy Was do oglądania. Jakie są korzyści z posiadania rodzeństwa, jak myślisz? Dużo zabawy, radości, uśmiechu. No i rodzeństwo zawsze ma dodatkowe wsparcie, można dobrze relacje zawiązać. A wady? Nie ma. Jakie korzyści płyną z posiadania rodzeństwa? Same szczęście. I żadnych wad? Bez żadnych wad. Kryję czasami przed rodzicami. A wady? Czasami nie kryję. Zabracie rodziców to jednak cząstka jakaś wspólna pozostaje, tak? Zawsze masz jakąś osobę bliską, która będzie w stanie Ciebie wesprzeć. Same zalety. Wad nie ma w ogóle? Nie ma absolutnie żadnych wad. Jak się kocha rodzeństwo, to nie ma żadnych wad. Zadowolona jestem, bo mam do kogo jechać. To jest dużo. A są jakieś wady? Też, bo się kłócą. Są jakieś wady? No, z pewnością są, bo nie zawsze się ze wszystkim zgadzamy. Bo wiadomo, że każdy z nas ma inny charakter. No, że można czasami poprosić o pomoc. Tak? A złe? A złe? Boże, nie wiem, że trzeba się wszystkim dzielić. Dzień dobry, jakie są według Pani zalety z posiadania rodzeństwa? Nie ma żadnych, proszę Pana. A w takim razie wady? Mogłabym mówić tutaj przez godzinę. Zawsze można się wspierać, nie? Jedno drugiemu pomoże. No tak, a wady? Są jakieś? Myślę, że ciężkie dzieciństwo, jeśli jest się młodszym. Jest się na kim oprzeć. A są jakieś wady? Też. Na przykład? Jest się z kim pokłócić. To może być łada i zaleta. Pomoc. Można się razem bawić, pomagać sobie wzajemnie w dzieciństwie i w dorosłości. A jakie są wady? Wady? To nie wiem, jakie są wady, ja tylko znam zalety. Zawsze jest do kogoś się wyżalić i coś powiedzieć komuś. A są jakieś wady z posiadania rodzeństwa? No, na pewno czasami rodzice faworyzują jednych, a czasami drugich. Dużo się bawimy. Nie jest się samym. Jest fajnie, rodzeństwo pomoże w lekcjach. A są jakieś wady rodzeństwa? Wkurzające. Można dużo porozmawiać, szczerze. Wtedy wiemy, że rodzeństwo nie zdradzi tej tajemnicy. No i ogólnie spędzanie czasu z rodzeństwem jest cudowne. Że jest duża rodzina, że mogą się odwiedzać, wspierać, pomagać w trudnych chwilach. A jakie są wady? A wady, no, że to jak zostaje coś po rodzicach, spadek, no to trzeba dzielić na rodzeństwo, a nie pojedynczo.